Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym wynikom Grupy Kapitałowej ASECO za pierwsze półrocze i drugi kwartał roku 2021. Witamy Państwa w składzie pani Karolina Żońca-Bajorek, CFO ASECO oraz Marek Panek, wiceprezes zarządu ASECO i Artur Wiza, również wiceprezes zarządu. Po raz pierwszy w czasie pandemii zdecydowaliśmy się zorganizować to spotkanie również z dostępem w sali. Witamy Państwa, którzy przyszli na nasze spotkanie. Witamy Państwa przed kamerami również. Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części zaprezentujemy Państwu działalność grupy w pierwszym półroczu tego roku. W drugiej części będziemy dostępni dla Państwa, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi. Zaczniemy od prezentacji działalności grupy za pierwsze półrocze. Oddaję mikrofon dla prezesa Marka Panka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę mi od razu wybaczyć, bo no będziemy ćwiczyć ten model hybrydowy, więc ja pewnie będę miał taki trochę rozbiegany wzrok, ponieważ muszę patrzeć trochę do kamery, czyli do tych Państwa, którzy są po drugiej stronie ekranu. Trochę będę chciał mówić do tych Państwa, którzy przyszli na salę. No i jeszcze mam tutaj ekran z prezentacją, na który będę pewnie od czasu do czasu zerkał, także proszę mi to. Wybaczyć. Witam jeszcze raz oficjalnie. Dziękujemy Państwu za przybycie. Dziękujemy tym, którzy postanowili połączyć się z nami zdalnie. No i tradycyjnie zaprezentujemy Państwu to, co działo się w pierwszym półroczu tego roku, a od razu zaznaczam i pewnie parę razy jeszcze w czasie tej wypowiedzi to podkreślę, że to był bardzo dobry okres dla naszej firmy, dla całej grupy ASECO. A dlaczego? To za chwilę opowiem. Właściwie ten pierwszy slajd mówi już bardzo dużo, ponieważ no, mieliśmy to półrocze udane i jesteśmy zadowoleni praktycznie ze wszystkich aspektów naszej działalności, począwszy od tego, co działo się w finansach, czyli od wyników, które pokazujemy. I tutaj widzicie Państwo, że praktycznie zanotowaliśmy takie mocne dwucyfrowe wzrosty na wszystkich podstawowych pozycjach rachunku wyników, począwszy od przychodów, które wzrosły nam o 18% i sięgnęły poziomu 6,8 miliarda, a kończywszy na zysku netto, który wzrósł nam o 24% i sięgnął niemalże 250 milionów. Także pod tym względem urocze zdecydowanie bardzo dobre, no niezwykłe można powiedzieć, bo, bo to są historycznie najlepsze wyniki w grupie ASECO. No i można sobie zadać pytanie, pewnie, z czym to jest związane. No my na pewno podkreślamy to, że obserwujemy na rynku i Państwo pewnie też to obserwujecie, patrząc na to, co się dzieje a mianowicie rosnące zainteresowanie cyfryzacją, rosnące zainteresowanie rozwiązaniami informatycznymi, po części pewnie wynikające z tego, że coraz więcej pracujemy zdalnie, coraz więcej obsługujemy klientów przez różnego typu kanały. Zdalne, no i to powoduje, że zapotrzebowanie na usługi informatyczne jest coraz większe i takie obserwujemy. Na no dodatkowo, to co my zawsze podkreślamy, to trochę naszego szczęścia polegającego na tym, że naszą działalność opieramy o własne rozwiązania informatyczne, o oprogramowanie, a ono naszym zdaniem jest jakby głównym elementem w informatyce, jest czymś, co pozwala obsługiwać klientów, jest czymś, co pozwala no, w ogóle obsługiwać. Biznes w związku z tym no, obserwujemy wzrost zainteresowania informatyką, i to w naszym przypadku przełożyło się na bardzo dobre wyniki w tym półroczu. Dodatkowo wspieramy ten rozwój akwizycjami. Państwo pamiętacie, że my prowadzimy dość aktywną politykę akwizycyjną, i tutaj nawet w tych czasach pandemicznych nie zwolniliśmy tempa. W pierwszym półroczu dołączyło do nas 11. Nowych spółek. Ja o tym troszeczkę szerzej powiem dalej. No, podkreślam, że właściwie we wszystkich segmentach, czyli we wszystkich geografiach, w których działamy oraz we wszystkich sektorach, w których działamy, mamy tempo wzrostu dwucyfrowe. Będę to za chwilę szerzej komentował. No i coś, co też dla Państwa pewnie jest ważne, dla tych z Państwa, no dla wszystkich, pewnie, którzy jakoś tam patrzą na naszą przyszłość i próbują. Prognozować to, co będzie się działo do końca roku, no to myślę, że te perspektywy są dość dobre. Pokażemy Państwu backlog na koniec mojej części prezentacji. Tutaj podkreślamy dwucyfrowy wzrost portfela zamówień w stosunku do tego, co pokazywaliśmy rok temu. No i można powiedzieć, że to napawa, nam pewnym napawa nas pewnym optymizmem, jeśli. Mówimy o drugiej części roku, natomiast pamiętajmy, że to są wszystko projekty, które trzeba zrealizować, które trzeba, tak po naszemu mówiąc, dowieźć, zafakturować i nad tym będziemy oczywiście ciężko pracowali. Podstawowe liczby, które charakteryzowały to półrocze przychody ze sprzedaży, tak jak już mówiłem, prawie 6 miliardów 800 milionów, 18% wzrost. Tej naszej podstawowej działalności, czyli oprogramowaniu i usługach własnych, osiągnęliśmy 5 miliardów 330 milionów i zanotowaliśmy 15% wzrost. EBITDA po raz pierwszy, jeśli chodzi o półrocze, przekroczyła miliard złotych i wzrosła o 15%. Zysk operacyjny no, na IFRS 826 milionów, tu już ponad 20% wzrost. No i to, co najważniejsze, Zysk netto, 24-procentowy wzrost i poziom prawie 250 milionów złotych. No myślę, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni. My, jako zarząd, na pewno jesteśmy, bo to są wyniki, które, które są naprawdę bardzo dobre i z których jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Tradycyjnie pokazujemy Państwu. Naszą dywersyfikację, czyli podział sprzedaży na poszczególne segmenty geograficzne, na poszczególne segmenty czy sektory, w których działamy, i tutaj zacznę właśnie od tego, czyli ta dywersyfikacja sektorowa. Widzicie Państwo, przedsiębiorstwa zajęły 41% sprzedaży, bankowość i finanse 34% i pozostałe 25% to jest sektor publiczny. No i myślę, że ten slajd wiele się nie zmienia na, na przestrzeni ostatnich kwartałów, jak popatrzymy na. Ostatnie lata to troszeczkę nam tutaj procentowo wzrosła administracja publiczna, a to pewnie za sprawą tego, co dzieje się w Polsce, bo w Polsce rzeczywiście ja za chwilę też będę to szerzej komentował. Tutaj mamy sporo projektów w tym sektorze i rzeczywiście te, te wzrosty są bardzo dynamiczne. Jeśli chodzi o podział sprzedaży na rynki, na których działamy, tutaj największym kontrybutorem i to nie jest też żadna niespodzianka, jest grupa. Formula Systems, która przyniosła nam 40, 64% sprzedaży. Drugi z kolei segment to jest ASECO International, 25%, no i Polska to jest 11%. Myślę, że znowu to jest dowód na taką fajną dywersyfikację, na to, że nie, nie zależymy dzisiaj od żadnego kraju. Ja przypominam, że działamy w ponad 50 krajach. No i jak popatrzymy na słupki, to też widzimy, że w każdym z tych segmentów od wielu lat skutecznie rośniemy. Jeśli chodzi o kontrybucję zysku operacyjnego, tutaj te proporcje są troszeczkę inne. To znaczy, niezmiennie największym kontrybutorem jest grupa Formula Systems, dając 58%, natomiast widać, że ta działalność w Polsce jest troszeczkę bardziej rentowna niż, niż w pozostałej części grupy i z tych 11% sprzedaży generujemy 17% zysku operacyjnego. Natomiast w, w segmencie ASECO International to jest Dokładnie tak samo, czyli 25% przychodów pochodzi stamtąd i również 25% zysku operacyjnego. Krótka charakterystyka poszczególnych regionów. Powiem Państwu takie, takie rzeczy, na które my chcemy jakąś szczególną uwagę zwrócić. Zaczniemy od segmentu asekopolen. Ten segment urósł o 17%, i zwracamy tutaj uwagę na na kilka elementów. Po pierwsze, dynamiczny wzrost przychodów w dwóch segmentach, a mianowicie w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej. Tutaj no jest to zbieg okoliczności, to nie jest żaden błąd, że w obu segmentach o 26% akurat ta sprzedaż wzrosła i no nie dziwi nas to, bo faktycznie widzimy tutaj. Rosnące zainteresowanie, dużo nowych projektów, dużo szczególnie w administracji publicznej, wieloletnich projektów podpisanych w ubiegłym roku czy jeszcze nawet w roku 2019. No i to w tej chwili przekłada się na y, dynamiczny wzrost przychodów. No i druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to, to są bardzo dobre wyniki naszej spółki zależnej, w której mamy 100% tutaj w Polsce Aseco Data Systems, a w szczególności w takich y, obszarach jak Smart City, jak usługi, bezpieczeństwa i zaufania oraz edukacja, no i to zwłaszcza te usługi bezpieczeństwa i zaufania, to jest dla nas taki ważny temat, w tej chwili zresztą bardzo mocny i tutaj ta dynamika przychodów jest bardzo duża. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to no cóż, tutaj komentarz jest prosty, po pierwsze ten segment urósł nam o 20% i tutaj można powiedzieć, że właściwie wszystkie spółki w Formuli Rosną i to rosną głównie organicznie, ponieważ mniej więcej 60% tego wzrostu to jest, czy ponad 60% nawet to jest wzrost organiczny, a reszta to są, to jest wynik akwizycji, których dokonaliśmy czy w zeszłym roku, czy już nawet na początku tego roku, bo formuła tutaj pod tym względem była i jest bardzo aktywna. Podkreślę tutaj jeszcze jedną rzecz, ponieważ my mieliśmy takie kwartały, gdzie we wzrostach formuli. Mówiliśmy, że sporo tych wzrostów wynika z różnic kursowych. I tutaj powiem, że w tym, w tym akurat półroczu te różnice kursowe zadziałały na minus, czyli to tym bardziej jakby podkreśla dobrą sytuację formuli i taki wzrost, dynamiczny wzrost działalności tej części ASECO. Jeśli chodzi o segment ASECO International, tutaj mamy wzrost 12%. Podkreślamy dwie rzeczy, a mianowicie ASECO Southeastern Europe. Tutaj pewnie Państwo szczegółów już wysłuchaliście, będąc na konferencji Piotra Jeleńskiego. Tutaj bardzo dobry, bardzo dobre wzrosty, dynamiczne wzrosty i rozwój biznesu w tej części paymentowej, czyli w płatnościach, i w tej tradycyjnej części bankowej, gdzie dostarczamy rozwiązania softwareowe dla, dla banków działających w tym regionie. No i druga rzecz, a seco Enterprise Solutions, czyli te nasze, nazwijmy to standardowe rozwiązania ERP. Tutaj cieszymy się, bo rośniemy praktycznie we wszystkich krajach, w których działamy, czyli dla przypomnienia, to jest Polska, Słowacja, Czechy i Niemcy. Natomiast szczególnie cieszy nas ta część niemiecka, bo ona urosła yy, najszybciej, no i dodatkowo jeszcze znacząco poprawiła rentowność swojej działalności, co nas cieszy w sposób yy, szczególny. Przechodząc teraz pomału do poszczególnych naszych sektorów, zacznę od bankowości i finansów. Jeśli chodzi o całą grupę, zanotowaliśmy tutaj 10% wzrost sprzedaży osiągając, osiągając prawie 2 miliardy 350 milionów. Największym kontrybutorem, no to pewnie będę za każdym razem, Podkreślał, jest grupa Formula i tutaj jest ponad 1 570 milionów, jednastoprocentowy wzrost, a tak naprawdę największym tutaj jakby udziałowcem w tej części przychodów jest sapiens. Sapiens, czyli ta nasza spółka działająca w sektorze ubezpieczeń. Spółka radzi sobie bardzo dobrze, to, co zaznaczamy, zresztą ja już o tym w poprzednim kwartale pewnie mówiłem, a to widać jeszcze w tej chwili, jeszcze jakby bardziej. To jest znaczący przyrost sprzedaży sapiensa w Europie. Sapiens no, miał bardzo dużo biznesu w Stanach, ale ostatnio też zrobił kilka ciekawych akwizycji w Europie. Kupił firmę w Hiszpanii, kupił firmę w Niemczech, kupił firmę w Danii. To była taka znacząca akwizycja bo bardzo znanej firmy, o nazwie TIA. No i to wszystko spowodowało, że dzisiaj sapiens z rynku europejskiego ma ponad 40% przychodów. Pozostałe to są głównie Stany Zjednoczone i jeszcze a mniej więcej 10% to jest rynek izraelski, czy, czy jakieś pozostałe rynki poza Stanami i Europą. No, w rynku, w sektorze bankowym działa też może w mniejszej skali, ale również Matrix i Magic, no i też zanotował tam wzrosty. A jeśli chodzi o ASECO International, tutaj mamy 13% wzrost i sprzedaż na poziomie 564 miliony. Tutaj głównym kontrybutorem jest ASECO Saudi Europe, o którym już mówiłem, czyli ta część bankowa, ta część paymentowa to wszystko rozwija się bardzo dobrze. No i tutaj komentarz co do rynku polskiego. Tutaj mamy, można powiedzieć, sprzedaż na poziomie bardzo podobnym, jak miało to miejsce w pierwszym półroczu tamtego roku czyli tam 211 milionów. Natomiast jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To jest taka oczekiwana sprzedaż, nawet trochę powyżej tego, co mieliśmy w budżecie, ale też pamiętamy, że rynek w Polsce jest bardzo wymagający i spodziewaliśmy się tutaj płaskiej sprzedaży. Natomiast to, co nas cieszy, to są nowe projekty, które podpisujemy i realizujemy na rynku, który wydawał się być już trochę taki zamknięty i ciężko było. O nowe rzeczy, więc tutaj kilka dni temu poinformowaliśmy o nowej umowie takiej długoletniej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z całym, można powiedzieć, Zrzeszeniem, które ten BPS jakby firmuje. Przypominam, że też realizujemy duży projekt w Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym Państwo już też wiecie, bo to już kilka miesięcy temu zainicjowany. No i też realizujemy. W jednym z dużych banków, tutaj nie mogę zdradzić nazwy, ale być może Państwo się też domyślicie, w, wiek, w jednym z większych banków realizujemy taki nietypowy dla nas, bo po raz pierwszy realizujemy projekt migracji czy przyłączenia innego banku. O tyle dla nas to jest nowe, że tutaj bierzemy odpowiedzialność jakby za cały proces i za cały projekt, a nie tylko za takie proste technologiczne, jakby. Zintegrowanie czy, czy przeniesienie danych z jednego systemu do drugiego. Także dla nas to jest coś nowego. To są takie projekty, które do tej pory głównie firmy z wielkiej tam czwórki robiły. Natomiast cieszymy się, że zostaliśmy tutaj wybrani i ten projekt idzie dobrze. Dla nas to są nowe, ciekawe doświadczenia. Także z tego sektora bankowego jesteśmy bardzo zadowoleni. A dodam jeszcze, że oczywiście nie ustajemy w wysiłkach eksportowych. Cały czas pracujemy z tą firmą niemiecką Adesso nad pozyskaniem pierwszych projektów na rynku niemieckim i mam nadzieję, że wkrótce coś z tej działalności również wyniknie. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, na całej grupie 22% wzrost przychodów i poziom mniej więcej 2 miliardy 770 milionów. Tutaj, jeśli chodzi o formułę, ona tradycyjnie. No, największą część tej sprzedaży przyniosła i też rośnie bardzo szybko, bo o 24%. Tutaj szczególnie w tym segmencie działa Matrix i, Matrix i Magic, ale dodatkowo jeszcze Państwo pamiętacie, ja na, na poprzednim spotkaniu mówiłem, że to, była ta, to był taki świeży temat, że Formula zainwestowała nowy biznes w spółkę o nazwie ZAP, spółkę, która jest producentem takiej platformy konsumenckiej, to jest coś na pograniczu można powiedzieć e-commerce, i ta spółka już w tej chwili, co prawda, była tylko jeden kwartał konsolidowana póki co, ale już nawet te przychody są widoczne, bo w jednym kwartale to było prawie 50 milionów złotych. Jeśli chodzi o ASECO International, tutaj mamy 800 milionów czy ponad 800 milionów sprzedaży, 16% wzrost, i tutaj głównie to są nasze rozwiązania RP, o których już mówiłem. Ale wspomnę jeszcze o firmie CEI, do której pewnie warto wspomnieć, bo, bo mówiłem o niej kilka razy w ciągu szczególnie tamtego roku, bo to była spółka, jak Państwo pamiętacie, taka z, z takiego obszaru Industry for Zero, dostarczająca rozwiązania wspomagające linie produkcyjne, automatyzujące te linie produkcyjne głównie w sektorze samochodowym. No i niestety ta spółka była mocno dotknięta. Pandemią wiele z tych fabryk, z którymi współpracowali, była po prostu zamknięta, więc projekty były wstrzymane, więc ta spółka w naturalny sposób miała taki słaby rok. Natomiast wspominam dzisiaj o niej nie bez powodu, ponieważ można powiedzieć, że wraca jakby do dawnego biznesu, do dawnej skali biznesu, czyli te projekty, które były wstrzymane, wróciły, pojawiają się nowe sprzedaże i i ta spółka jakby wraca na dawne, dobre tory, dlatego cieszy nas to podwójnie. No i ASECO Polen tutaj 26%, czyli można powiedzieć, bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. I ta sprzedaż osiągnęła poziom 185 milionów. Tutaj podkreślamy dwie rzeczy, czyli kontynuacja współpracy z grupą Polsat, no bo my właściwie cały tamten rok mocno przepracowaliśmy z Polsatem. W tej chwili ta współpraca oczywiście jest kontynuowana. Podpisaliśmy ostatnio taką umowę ramową, która jakby definiuje sposób, w jaki projekty będą realizowane, ponieważ to, co rozpoczęliśmy w tamtym roku, było na bazie jeszcze jakichś starych umów, takich no, historycznych z Polką robione. Dzisiaj mamy nową umowę, ramowej, nową umowę ramową i no, cały czas realizujemy tam krok po kroku. Taki duży projekt transformacji cyfrowej. No i jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz podkreślam, mianowicie ASECO Data System, 30% wzrost przychodów w segmencie przedsiębiorstw, w dużej mierze związany właśnie z usługami zaufania i z podpisem cyfrowym. Jeśli chodzi o sektor instytucji publicznych, tutaj cała grupa zanotowała 22% wzrost i Poziom sprzedaży osiągnął pięć milionów. Najszybciej rósł segment formuli. Tutaj powiem może o jednej rzeczy, a mianowicie o Matrixie, bo Matrix to jest taka, no Matrix to jest największa firma informatyczna w Izraelu i też bardzo duży udział przychodów ma z segmentu publicznego. Cały czas realizuje wieloletnie projekty, cały, cały czas też podpisuje. Nowe, ciekawe i z takich ciekawych pewnie warto wspomnieć projekt o takiej nazwie Nimbus, projekt, który pod którym kryje się taka można powiedzieć narodowa chmura izraelska i Matrix jest to mocno zamieszany i bierze udział w tym projekcie. No Dodatkowo również Magic, który część przychodów ma z sektora publicznego, również dynamicznie urósł w tym pierwszym półroczu. Jeśli chodzi o SECO International, można powiedzieć, że tutaj jest Płasko 3% wzrost sprzedaży, natomiast on można powiedzieć, że i tak jest sukcesem biorąc pod uwagę, bo pamiętajmy Asseco International i Public to są przede wszystkim dwa ręki. To jest y, Słowacja i to są Czechy. Ja Państwu mówiłem, że w obydwu tych krajach były pewne y, zawirowania polityczne, to wybory, y, zmiany rządów, y, zamrożenie projektów, nawet tych podpisanych, więc to wszystko... Spowodowało, że mieliśmy pewne spowolnienie tam, natomiast ono no tam no pomału odbudowujemy i myślę, że ten 3% wzrost to jest coś, z czego należy się bardzo cieszyć. Natomiast w Polsce tutaj ten wzrost jest bardzo dynamiczny, 26%. I tutaj jest to na pewno efekt długoletnich umów, które podpisaliśmy czy w 2019, czy w 2020, czy nawet na początku. 21 roku, to są umowy z takimi klientami jak ZUS, Arimr, Ministerstwo Sprawiedliwości, NFZ, to wszystko są no, z klienci dużej skali i to wszystko są projekty takie wieloletnie, które no, jeszcze nie tylko w tym roku, ale jeszcze w przyszłych latach będziemy realizować. No a Dodatkowo Państwo wiecie, że realizowaliśmy sporo, to już być może jest już końcówka takich projektów w ZUS-ie związanych z tarczą antykryzysową. Mieliśmy ich szczególnie dużo w zeszłym roku, w tym pierwszym półroczu. Też jeszcze były, nie wiem jak będzie dalej, pewnie będzie ich troszkę mniej, bo już, bo już tych, tych pomysłów związanych z tarczą może też jest coraz mniej, ale, ale oczywiście jesteśmy, a nie tak czy inaczej, gotowi. Natomiast ja się cieszę, bo ZUS naprawdę docenił to, co robiliśmy i dużo miłych i ciepłych słów. Usłyszeliśmy na temat naszych zespołów i, i wysiłków, które, które podjęliśmy i projektów, które zrealizowaliśmy właśnie w związku z tarczą antykryzysową, tym bardziej, że one często były no, pod presją czasu realizowane w takim dość trudnym, powiedziałbym, reżimie, już nie mówiąc o tym, że wszystko było robione w sposób zdalny. Jeśli chodzi o akwizycję, no to nie, nie zwalniamy tutaj tempa, można powiedzieć. W tym pierwszym półroczu dołączyło do nas, do całej grupy, 11 spółek. Tutaj macie Państwo na kolejnych slajdach te spółki wymienione. Ja nie będę tego czytał, nie będę Państwa tutaj zanudzał. Podkreślę jeszcze raz, tą, bo, bo to jest największa akwizycja, czyli ta, ta spółka, ta, czy grupa spółek o nazwie ZAP izraelska, to jest taka próba budowy przez Gaja czwartej nogi w formuli, ponieważ jest to biznes, w którym my do tej pory nie byliśmy obecni, a biznes no bardzo ciekawy i rosnący to jest taki no, biznes na pograniczu e-commerce. Tak dla ciekawości powiem Państwu, zresztą to jest tutaj napisane, że ten, ten, te portale, które są jakby w obsłudze i we własności firmy ZAP to są portale konsumenckie, które mają mniej więcej 17 milionów odwiedzin miesięcznie, czyli to jest skala naprawdę Niewyobrażalnie duża, no i Zap potrafi z tego, bo to jest taki, taki biznes, można powiedzieć, detaliczny, tak, ponieważ my tam charge'ujemy za to bardzo małe kwoty, no ale od bardzo wielu klientów, ponieważ jesteśmy takim, można powiedzieć, pośrednikiem pomiędzy konsumentem a sklepem, w którym on. Dokonał zakupu dzięki temu, że trafił tam za pośrednictwem naszego portalu. Więc to jest taki nowy rodzaj biznesu. Będziemy to obserwować, Zabierz z nami już można powiedzieć cały kwartał, ponieważ ta akwizycja miała miejsce 1 kwietnia. No i takie pierwsze, można powiedzieć, wrażenia są bardzo dobre. Bo ostatnio akurat w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z Izraelczykami, rozmawialiśmy o tym troszkę i no, są zadowoleni, tak? Czyli ci ludzie. No, robią to, co obiecali, ciężko pracują, są lojalni, no, zachowują się tak, jak się tego spodziewaliśmy, poprawnie i wygląda na to, że rzeczywiście ten biznes może, może być czymś bardzo ciekawym. Będziemy to z kwartału na kwartał z ciekawością obserwować. Tutaj macie Państwo pozostałe spółki, czyli to, co, co, co kupiliśmy na rynku europejskim. No i zbliżając się do końca, tutaj podkreślamy, Rozwój tych naszych centrów kompetencyjnych międzynarodowych, czyli ERP, płatności, ubezpieczenia, bankowość i finanse. O tym wszystkim właściwie można powiedzieć, że już y, rozmawiałem czy, czy mówiłem Państwu. No i rozwój w nowych obszarach, czyli tych takich bardzo modnych dzisiaj hasłach, jak chmura, jak cyber security, jak robotyka. Tutaj też osiągamy pomału taką zauważalną skalę i też notujemy y, znaczące wzrosty, co też nas oczywiście cieszy. No i ostatni już slajd w mojej części prezentacji, czyli obiecany backlog, który pokazujemy i potwierdzenie tego, co mówiłem na początku, kilkunastu, a konkretnie mówiąc 16% wzrost w stosunku do tego, co pokazywaliśmy rok temu. No i ten wzrost widzicie Państwo, że jest bardzo podobny we wszystkich segmentach, we wszystkich geografiach, w których działamy, ponieważ mieści się tutaj w granicach od, 15-17% no i to oczywiście napawa nas pewnym optymizmem jeśli chodzi o drugą część roku, no ale też nie zapominamy, że trzeba to wszystko zrealizować i nad tym w tej chwili się koncentrujemy, no i też oczywiście pomału myślimy o kolejnych latach i na gromadzeniu backlogu i projektów na rok 2022 i kolejne, także ja bardzo Państwu Dziękuję, oddaję głos Karolinie. Dzień dobry, może mi przy. To kilka informacji finansowych. Marek już dużo o finansach powiedział. Ja może tak, takie podsumowanie tego, co się dzieje u nas na rachunku wyników. W ujęciu półrocze do półrocza widać wzrosty na każdym poziomie tego rachunku wyników, i właściwie im niżej w tym rachunku wyników jesteśmy, tym to tempo wzrostów jest wyższe, co oznacza, że rośnie nam rentowność oraz szybciej rosną te miejsca w grupie, w których konsolidujemy większy, większy udział, już na tzw. bottom line, czyli na poziomie zysku netto. Jeśli chodzi o rentowność bid, ona nieznacznie spada w ujęciu półrocze do półrocza. Jest to efekt takiej, powiedziałabym, pewnie naturalnej tendencji, po wybuchu pandemii do tego, żeby część wydatków takich naturalnych, kapeksowych odkładać w czasie, tym samym ta amortyzacja jest nieznacznie niższa w ujęciu półrocze do półrocza, natomiast na poziomie zysku z działalności operacyjnej już ten wzrost 21 czy 22% w zależności od tego, czy patrzymy na, na wynik non-IFRS, czy, czy ten IFRS-owy wydaje się bardzo przyzwoita i rentowność na poziomie grupy, no, zbliżamy się do poziomu 10%. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o uzgodnienie zysku operacyjnego i zysku netto, to powiedziałabym tak, na tej działalności finansowej jest dość stabilnie w tym sensie, że ani nie wzrosły nam koszty finansowania zewnętrznego, nie mamy jakiegoś specjalnego efektu na transakcjach walutowych. Na pewno jednorazowe ujęcie zysku na sprzedaży styla, które mogą Państwo zauważyć w tej linii, te transakcje M&A. To, o czym informowaliśmy już po wynikach q 1 um, udziały R-Style udało nam się sprzedać z zyskiem. E, ten zysk wynosił 18,3 miliona złotych na poziomie netto. E, on został ujęty w dwóch miejscach w grupie, to znaczy w części w segmencie Seco International, w części w e, jednostce dominującej w segmencie Seco Poland. E, jeśli chodzi o zysk brutto, 640 milionów złotych, 27% wzrostu. No i oczywiście na samym dole zysk netto, który, na którego wzrost składa się też troszkę niższa efektywna stawka podatkowa. Ona w pierwszym półroczu w ogóle co do zasady będzie zawsze wyższa ze względu na fakt, że to pierwsze półrocze to jest moment ściągania dywidend. I tym samym część kosztów, które, które do tych dywidend przynależą, to, to nie są koszty podatkowe, natomiast no na całym roku to się gdzieś tam powinno wyrównać. Natomiast ten spadek w ujęciu półrocze do półrocza. On wynika z dwóch, z dwóch faktów. Jeden to jest troszkę szersze niż w poprzednim półroczu korzystanie przez nasze spółki z ulg podatkowych w różnych miejscach. Natomiast drugi efekt, i on jest szczególnie widoczny w tym segmencie formuli, to jest wyższa sprzedaż w tych miejscach, gdzie opodatkowanie jest efektywnie niższe, czyli wzrosty w Izraelu. Natomiast Natomiast mniejsze, mniejsze wyniki rok to roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie to opodatkowanie jest po prostu wysokie. Jeśli chodzi o takie ujęcie po spółkach, to w segmencie ASECO Poland bardzo dobre półrocze w wykonaniu spółki matki. Pewnie jak Państwo widzieli w jednostkowym sprawozdaniu spółki matki, koniem pociągowym w tym półroczu jest zdecydowanie segment administracji publicznej. Tu bardzo duża poprawa rentowności, wzrosty na przychodach i poprawa rentowności operacyjnej z właściwie w, w co do zasady w każdym miejscu tego segmentu, czyli zarówno ten segment ubezpieczeń społecznych, jak i segment ochrony zdrowia. Bardzo, bardzo dobre półrocze w ich wykonaniu. To, o czym mówił Marek, ASECO Data Systems, będzie to na pewno rekordowy rok w wykonaniu tej spółki. Dobre wzrost przychodów, fajny zysk operacyjny, troszkę gorzej cash w tym miejscu. Natomiast to jest spółka, która, jak Państwo pamiętają, w drugim kwartale podpisała dwa duże kontrakty. W części będą to kontrakty, w których będziemy dostarczać infrastrukturę, i to są kontrakty, które za, z, wy, wymagają takiego zaangażowania kapitału pracującego, y, opłacenia kaucji, żeby, żeby w tych przetargach wystartować. I y, jak na skalę działalności tej spółki, to są po prostu y, ta, takie kwoty, które potrafią y, zaburzyć y, cash flow. Y, jeśli chodzi o pozostałe miejsca w segmencie Sekopolan, to też jesteśmy zadowoleni. Tutaj trzeba pamiętać, że, że konsolidujemy mniejsze spółki oraz takie, które nie należą do tej podstawowej naszej działalności. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to tak jak powiedział Marek, wydaje mi się, że już wystarczająco dużo powiedział na ten temat. Tu tylko zwrócenie uwagi, rośnie nam ta czwarta noga, ta, ta czwarta linijka. Tutaj właśnie mamy ujęty Zap i, i spółki wokół grupy. Wokół grupy MISZPAL, stąd ten wzrost przychodów w takim ujęciu półrocza do półrocza widoczny. No i segment DASECO International bardzo przyzwoite wyniki na rynku środkowoeuropejskim. Tu z kolei na uwagę zasługuje cały segment Enterprise Solutions, który tak jak to mówiliśmy po pierwszym kwartale, także w drugim kwartale, bardzo dobre wyniki, poprawa zarówno na poziomie topline'u, jak i duża praca nad rentownością, która już w tych wynikach jest po prostu widoczna. Rynek południowo-wschodniej Europy, czyli, czyli nasze ASE, wzrosty w każdym miejscu, najszybciej rosnąca bankowość fajnie rosnący payment, który ma w tej grupie największy udział i wzrosty też w tych rozwiązaniach dedykowanych więc tu jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobre, dobre półrocze w. Wykonaniu spółek z rynku zachodnioeuropejskiego. Tutaj, jak Państwo pamiętają, konsolidujemy takie spółki jak ASECO PST, czyli tę te spółkę, która się nazywała Exictus, jaką nabywaliśmy. ASECO Spain, które w dużej mierze obraca sprzętem, stąd mamy wysokie przychody, natomiast rentowność tej działalności jest stosunkowo niewielka i tym można wytłumaczyć w ogóle średnio niższą rentowność na tej, na tej linii. Myślę, że, myślę, że te, te pozostałe linijki już na tyle niewielkie, że nie wymagają komentarza. Jeśli chodzi o kaszowość, powiem, że to, to po pierwszym kwartale było jakieś zagadnienie u nas w grupie. Ten drugi kwartał zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o kaszowość, natomiast myślę, że trzeba tutaj patrzeć w ujęciu takim dłuższym. My, my to oglądamy w ujęciu ostatnich 12 miesięcy. I ten wskaźnik, wskaźnik 90%, 90 konwersji gotówki jest na poziomie zadowalającym. Tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o segment Formula Systems, mówiłam o tym po pierwszym kwartale, że tam naj, najsłabszy cash flow miał Matrix IT. Ten cash flow się znacząco poprawił w drugim kwartale, ale tak w takim ujęciu narastającym on jeszcze był negatywny, natomiast tam trzeba pamiętać, że oni mieli fantastyczny cash flow w czwartym kwartale poprzedniego roku. Tam spółki i instytucje publiczne w znaczącej mierze przedpłaciły usługi tej, tej naszej spółki, w związku z czym po prostu ten cash flow spłynął. Natomiast teraz e, gdzieś tam wynik dogania ten cashflow. E, jeśli chodzi o, e, o ASECO International, to tutaj generalnie dobry, e, dobry cashflow w ASE, stabilny w ACE, natomiast e, troszkę, troszkę słabszy w ASECO Spain. No i to jest związane z, e, z taką koniecznością zatowarowania się przez tę spółkę. Ta spółka ob obraca sprzętem. I żeby móc realizować dostawę ona po prostu musi dużo więcej tego kapitału inwestować, żeby, żeby, żeby mieć ten towar na stanie I, i ten cash flow po prostu po, po tych dwóch kwartałach jest, jest jeszcze też ujemny, natomiast tu znowu widzimy taką samą tendencję jak w Matrixie, to znaczy poprawia się i myślę, że w takim ujęciu do końca roku w ogóle będziemy mieć przyzwoite, przyzwoite liczby. Natomiast jeśli chodzi o segment Asseco Poland, tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ta dynamika wzrostu w związku z tym, że ona wynika głównie z segmentu public, to ona ma też tę specyfikę, że najpierw wynik, potem cash flow, czyli my mamy duże salda wycen, dużo projektów, w których w których rozpoznajemy przychody i wynik, natomiast płatności, rozliczenia są gdzieś tam na końcu, więc ten cash flow też się powinien znacząco poprawić w trzecim i czwartym kwartale. No i na koniec ten ostatni slajd na temat naszej stabilnej pozycji płynnościowej w grupie, która stabilna była i stabilna pozostaje. Mamy prawie 2,5 miliarda środków pieniężnych w grupie zgromadzonych w okresie pandemicznym. Nie zwiększyliśmy znacząco, Zadłużenia odsetkowego zupełnie miejscowo korzystały spółki z jakichś pożyczek i kredytów finansowanych czy, czy wspieranych przez, przez państwa. Natomiast to w ogóle nie zrobiło skali na poziomie, na poziomie grupy i pod względem takiego kapitału pracującego czujemy się tutaj zupełnie bezpiecznie. To chyba tyle ode mnie. Bardzo dziękuję, Karolina, za przedstawienie sytuacji finansowej spółki. Marek, dziękuję bardzo za. Przedstawienie również działalności. Pojawiły się pytania i postaramy się w tej chwili odpowiedzieć na pytania, które mogą Państwo nadal za, wysyłać. wysyłać. Oczywiście, tak, tak, tak. tak. To, to, to może zaczniemy, że tak powiem, od pytania z sali, tak? Mamy pytanie pierwsze? Dobrze, czyli, czyli mamy trzy pytania z sali. Pytanie dotyczyły spółki matki, pierwsze pytanie dotyczyło marżowości biznesu, który robimy w sektorze publicznym, jak wysoki, wysokie marże w pierwszym półroczu, jak to wygląda w perspektywie kolejnych kwartałów. Dodatkowo jaki wpływ ma, ma projekt z cyfrowym Polsatem na, na nasze wyniki i jak wygląda jego marżowość. Oddam mikrofon dla Karoli. Marek chciał opowiedzieć. Nie tak się zastanawialiśmy, kto powinien odpowiedzieć i kto najlepiej to zrobi. Może ja skomentuję to, co dzieje się w publiku, bo rzeczywiście public, tak jak zresztą to już podkreślałem, był w tym pierwszym półroczu dla nas wyjątkowy, zresztą również wyjątkowy był w roku 2020, no bo był napędzony wieloma projektami, które podpisaliśmy wcześniej, czy odnowieniem projektów, bo na przykład NFZ to było odnowienie umowy wieloletniej serwisowej. My marzymy o tym, żeby oczywiście ten trend kontynuować, natomiast czy to będzie do powtórzenia to nie wiem. To nie jest tak trochę jak niektórzy, bo mieliśmy dzisiaj też spotkanie z dziennikarzami, tam też na ten temat rozmawialiśmy. To nie jest tak, że te, że te projekty w ZUS-ie związane z tarczą były na jakiejś szczególnej rentowności robione. Tak? My, my w ZUS-ie mamy umowę ramową, tam są stawki określone za punkty funkcyjne. Natomiast pamiętajmy, że tam. Te projekty były robione w sposób naprawdę szczególny. No, nasi ludzie pracowali niekiedy po, po 16 godzin, automatycznie robiąc trochę więcej niż w normalnym trybie by się robiło, tak więc być może z tego powodu yy, też te wyniki są. Lepsze, natomiast to, to jest nie tylko ZUS, no bo pamiętajmy, my jesteśmy w NFZ, jesteśmy w że jesteśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jesteśmy w Krusie, więc tych projektów jest bardzo dużo. Mało tego, jest coraz więcej tematów, do których podchodzimy w sensie składania ofert, tak? I, i jakby z takim optymizmem patrzymy na, na ten sektor publiczny w Polsce w tej chwili, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale My jeszcze kilka lat temu, no mieliśmy tam pewne zatrzymanie, tak? I y, oczywiście zawsze tam zarabialiśmy, natomiast y, no były zawahania, było mniej projektów, zastanawialiśmy się, co dalej z tym zespołem i tak dalej. Różne były tutaj pomysły, natomiast dzisiaj widać, że to jest coś, co nas ciągnie i chcielibyśmy, żeby ten, żeby ten trend pał. Czy to się. Czy to się uda, to naprawdę zależy od, od bardzo wielu czynników i no marzymy o tym, żeby tak było. A propos tej administracji publicznej, to dopowiem może, że faktycznie to jest tak, że my ten drugie półrocze poprzedniego roku i, i to półrocze. Ono upłynęło w jakimś sensie pod, pod znakiem realizacji zleceń z tytułu tej umowy covidowej, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że my utrzymaliśmy ten sam zespół, który dedykowany był wcześniej do świadczenia usług z w ramach umowy rozwojowej i tu będzie pewien efekt zastąpienia, to znaczy były priorytety i u klienta, i, i, i z poziomu, że tak powiem, administracji całej. W związku z tym one w jakimś sensie wyparły to, co powinno się planowo dziać w, w temacie rozwoju u, u tego klienta. I proszę też pamiętać, że gdzieś tam następuje pewna dywersyfikacja. Przychodów w całym publiku u nas, jeśli chodzi o, o tą jednostkę dominującą, ale też u tego klienta. To znaczy do tej pory było tak, że faktycznie przed dwoma laty mieliśmy dwie umowy: był, był strumień utrzymaniowy, był strumień rozwojowy. Natomiast teraz ZUS staje się takim, takim ośrodkiem cyfryzacyjnym, jeśli chodzi o redystrybucję świadczeń, czego najlepszym przykładem jest chociażby 300+, które przez te instytucje teraz jest obsługiwane i, i mocno liczymy, że część projektów, które do ZUS-u, do obsługi przez ZUS trafi, no w jakimś sensie będzie też, będzie też przez nas obsłużona. Natomiast to, co my podkreślamy i to co, się, to, co się nie zmienia w tej naszej strategii, jeśli chodzi o te projekty publiczne, to jest to, że my mamy taką, taką dewizę żeby, że my gramy, żeby wygrać, a nie gramy, żeby grać, i, i bardzo selektywnie podchodzimy do tych, do tych projektów, które, które się pojawiają, I, i, i po prostu staramy się precyzyjnie szacować ryzyka, rosnące, rosnące w całej gospodarce koszty, I zwłaszcza jeśli są to tematy i rozmawiamy o, o tematach długoletnich. Także. No, stąd to, ta poprawa rentowności, tak, tak bym to podsumowała. Jeśli chodzi o z kolei ten segment przedsiębiorstw i pytanie o rentowność, to e, faktycznie w tych, e, w tych przychodach, w segmencie przedsiębiorstw jest wzrost i on jest związany z naszym kluczowym klientem w tym obszarze. E, I e, i bo, bo pani zadała pytanie też, jakie to są kwoty, ja bym powiedziała, tak, nie informujemy. Nie informujemy selektywnie, natomiast to widać u nas w sprawozdaniu, bo jest taki oblik pokazywania przychodów ze sprzedaży od jednostek powiązanych, więc tam pojawia się, pojawia się kwota i ona jest w dużej mierze właśnie powiązana z tym klientem. Natomiast trzeba pamiętać, że my do tego klienta sprzedajemy usługi i oprogramowanie, natomiast też w pierwszym kwartale sprzedaliśmy sprzęt, który średnio jest po prostu niżej rentowny i tak bym tłumaczyła fakt spadku rentowności półrocze do półrocza. Więc powiedziałabym, że jest to taki efekt jednorazowy i przejściowy. Tam było jeszcze jakieś pytanie, którego nie zaadresowaliśmy? Dziękuję bardzo. Kolejne pytania są od, od osób, które się połączyły z nami przez internet. Pierwsze pytanie: jaką wartość ma podpisana umowa z bankiem BPS, w jakim okresie będzie realizowana oraz, oraz jakich rocznych przychodów dla SECO można się spodziewać w fazie wdrożenia oraz w fazie utrzymania systemu? Nie wiem, czy tutaj da się podać jakąś konkretną kwotę, dlatego, że to jest taka dość nietypowa umowa, która obejmuje budowę systemu, można powiedzieć, dla całego zrzeszenia. Natomiast ile banków jakby skorzysta z tej umowy, no to jest już zupełnie inna sprawa. Pamiętajmy, że w tym zrzeszeniu BPS jest, o ile się nie mylę, ponad 250 banków spółdzielczych, więc my robimy takie rozwiązanie, które jakby z chmury. Będzie pozwalało tym bankom korzystać z systemu korowego, no ale to nie będzie jakby obligo, więc tutaj te, te banki będą, ale będą mogły, ale nie będą musiały z tego korzystać. Więc w związku z tym tutaj ciężko, ciężko jakby namacalnie powiedzieć, że to jest umowa na taką i taką kwotę. Więc tak bym to pewnie odpowiedział. Natomiast ta umowa jest wieloletnia. Ja nie pamiętam, ona jest na, na 10 lat z możliwością Takiego łatwego przedłużenia. Tak? Ale to w tych takich rozwiązaniach chmurowych to nie jest nic dziwnego, bo to właśnie na tym polega. To jest model subskrypcyjny i, i właśnie podpisuje się najczęściej takie długoletnie umowy. Kolejne pytanie. Podpisaliście z Polkątelem na koniec lipca umowę ramową o współpracy w trzech etapach transformacji systemów IT. Czy umowa ta rozszerzy zakres prac wykonywanych dla grupy Polsat, Polsat Plus? A jeśli tak, to w jakiej skali w ujęciu wartości rocznie? Tak, ja, ja już chyba o tej umowie przy, przy okazji swojej części wypowiedzi mówiłem. Natomiast to jest umowa ramowa, więc pamiętajmy, co to oznacza. To oznacza, że w tej umowie można powiedzieć, nie ma praktycznie kwot. Więc to jest raczej umowa, która definiuje sposób, w jaki będziemy dostarczać, w jaki będziemy prowadzić testy, w jaki będziemy odbierać, jak będziemy definiować zakres i tak dalej i tak dalej dużo elementów takich, powiedzmy, formalno-prawno-technicznych. Natomiast nie ma tam kwot, ponieważ to jest bardzo duży, długoletni projekt i będziemy go realizować. Czy już realizujemy to w ten sposób, że definiujemy sobie po prostu poszczególne etapy? Które już będą w taki, no, nazwijmy to prostszy sposób zamawiane, w sensie, że już będzie dodefiniowanie jakby zakresu plus określenie kwoty, natomiast wszystkie jakby pozostałe elementy będą pochodziły z tej umowy ramowej. Więc tak to jest. Nie wiem, czy tu jeszcze można w związku z tym coś, coś dodać. Nie, bo pytanie w drugiej części było pytanie, czy się należy spodziewać jakichś efektów. Ja bym powiedziała tak, ta umowa ma, tak jak Marek powiedział, charakter porządkujący, natomiast my dzisiaj na bieżąco współpracujemy z tym klientem i na bieżąco też rozpoznajemy wyniki, w związku z tym jakby nie spodziewałabym się tutaj jakiegoś efektu Big Bang związanego z samym faktem podpisania tej umowy. Dokładnie tak. Pani, tak. Kolejne, kolejne pytanie, to będzie pytanie do Karoliny. Z czego wynika wzrost? Już trochę odpowiedzieliśmy na te pytania, ale może, może jeszcze raz uszczegółowimy. Z czego wynika wzrost rentowności spółki matki oraz czy myślicie, że obecny backlog oraz outlook pozwala ten wyższy poziom marżowości utrzymać w najbliższych 1-2 latach? To tak, faktycznie troszkę odpowiadaliśmy już na to pytanie. To jest tak, że wyższy poziom rentowności faktycznie to jest kwestia głównie segmentu administracji publicznej i no my rzeczywiście trzeba, trzeba patrzeć na tą rentowność grupy, pewnie w ujęciu segmentowym, bo, bo ta rentowność się znacząco różni. W tym segmencie Asek oponat, myślę, że można liczyć w tym roku na utrzymanie takiej rentowności w okolicach 18-19% na poziomie operacyjnym. Natomiast natomiast czy, i, i, i myślę, że w ogóle w Q3, Q4, kiedy jeszcze, jeszcze będziemy powoli wracamy do, do takiego pełnego, pełnej pracy w tym sensie, że będziemy pewnie wracać do biur, pojawi się jakieś zmniejszenie tych oszczędności covidowych, to, to jeszcze w Q3, Q4 myślę, że że ta rentowność, którą obserwujemy teraz, ona będzie osiągalna. I trzeba pamiętać o tym, że my się pewnych rzeczy jako organizacja nauczyliśmy, jeśli chodzi o oszczędności kosztowe i część tej efektywności, którą udało nam się osiągać przy, przy tej pracy zdalnej, ona z nami zostanie, ale pewnie, pewnie nie w całości. No, gdzieś będziemy na pewno, to, to, jest, to jest trend na, na całym rynku i tu też o tym mówiliśmy, gdzieś widzimy tę presję płacową i, i, i będziemy, będziemy pewnie zmuszeni do, do, w jakimś sensie do zaadresowania tego. Więc trudno jest dzisiaj mówić w ogóle o perspektywie całego roku 2022. Natomiast myślę, że to jest taki cel, który sobie postawimy do osiągnięcia. Natomiast jeśli chodzi o inne segmenty i o w ogóle rentowność całej grupy, która, tak jak powiedziałam, ona, ona dzisiaj gdzieś tam dobija do tych 10%. Z czego my jesteśmy bardzo zadowoleni, to, to dużo będzie zależało od tego, jak nam się ułoży struktura struktura przychodów, tak naprawdę, bo trzeba pamiętać, że formuła jako grupa ma tę rentowność no zdecydowanie niższą, bo to jest okolice 7-8%. I raczej tutaj bym się nie spodziewał, tu się spodziewamy wzrostów przy utrzymaniu rentowności i pewnie podobny, podobny trend, jeśli chodzi o, o ASECO International, który. Że tą rentowność poprawiło nieznacznie w tym półroczu, i pewnie ta poprawa się z nami gdzieś tam, gdzieś tam utrzyma, i nad tym mocno pracujemy. Tu, tak jak mówiłam już też, głównie w tym, w tym segmencie Enterprise Solutions duży, duży sukces, jeśli chodzi o ten akurat wskaźnik, i, i to myślę, że w takim ujęciu całorocznym też, też z nami będzie. Bardzo dziękuję, Karolina. Pytanie do Marka: Jak wygląda nasz pipeline Merchant and Acquisition? Czy możliwe jest, że do końca 2021 domkniecie jakąś znaczącą akwizycję o wartości powyżej 50 milionów złotych? No, to jest pewnie temat bardzo szeroki i takie, takie pytanie od Państwa dostajemy praktycznie co kwartał, a ja pewnie trochę podobnie na nie odpowiadam, bo no prawda jest taka, że my cały czas jakby pracujemy nad poszuki czy poszukujemy. Spółek, które pasowałyby do naszej grupy i nie ustajemy w tych działaniach, zaró, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. No, efektem tego są akwizycje, które są realizowane. Jak Państwo przyglądniecie się temu, co działo się w tamtym roku, czy w pierwszym półroczu tego roku, to najaktywniejszymi spółkami, które, które dokonują akwizycji, są Izraelczycy i chyba w drugiej kolejności ASECO Saudi Eastern Europe. Przy czym ta Skala w sensie rozmiaru kupowanych spółek w przypadku ASECO Saudyjskiej Europe jest zdecydowanie mniejsza. W Polsce tych akwizycji pewnie ostatnio mieliśmy trochę mniej. Natomiast no, no mój komentarz jest taki: my, pomimo tych poszukiwań, to nie jest tak, że mamy na stole jakieś dzisiaj tematy bardzo duże, o których tutaj Państwa za tydzień, dwa miesiąc poinformujemy, bo tak nie jest. My dzisiaj bardzo selektywnie podchodzimy do, do tego procesu M&A, czyli szukamy takich spółek, które rzeczywiście do nas pasują w taki ściśle zdefiniowany przez nas sposób, czyli mają albo produkty, których z jakiegoś powodu bardzo potrzebujemy, albo jakąś pozycję rynkową szczególną, która jest dla nas interesująca i potrzebna, a przede wszystkim takich, w których no, ludzie które zarządzają tymi spółkami, jakby identyfikują się z pomysłem, z, których, z którym my do nich przychodzimy, czyli chcą działać w ramach takiej kultury, jaką ASECO w ciągu swojej historii wypracowało czyli w tym modelu federacyjnym. i No cóż, niestety konkurujemy w tych działaniach mna z funduszami. Które to fundusze są gotowe płacić zdecydowanie więcej, niż, niż, my jesteśmy, niż my możemy zaoferować. No i tu jest pewna sprzeczność, tak? No bo my musimy trafić na ludzi, którzy już no, troszeczkę z dystansem patrzą na, na pieniądze i nie zależy im na skeszowaniu się dzisiaj, tylko mają jakby chęć brać udział w. Takim troszeczkę wyścigu, czy są rządni nowych wyzwań, i chcą budować przyszłość razem z nami i chcą zbudować wartość swoich firm, ale razem z grupą Asego. No i cóż, no jest to taka konkurencja, i często my przegrywamy, bo po prostu przychodzi ktoś, kto potrafi zapłacić jakieś niespotykane czy niezrozumiałe czasem dla nas wskaźniki IPI tak? Za spółkę, która no dla nas jest warta mniej. No powiem Państwu taką jedną rzecz, bo to już się może tym dzieliliśmy, a może nie. No my obserwujemy coś takiego. Często przychodzą do nas spółki stosunkowo małe, i nawet jak mają ciekawy produkt, to jednak liczą na to, że dzięki temu, że ASECO jest w 50 krajach, że ma bardzo dużo klientów, no to dzięki temu ta ich sprzedaż zostanie napędzona. No i ale z drugiej strony chcą bardzo dużo pieniędzy za, załóżmy, 51% udziału. Więc no, no my, my trochę na takie coś nie bardzo chcemy iść, bo tu jakby trochę zapominają ci ludzie przy wycenianiu, zapominają o tym, co my wnosimy do tego wspólnego przedsięwzięcia. My wnosimy potencjalny rynek, my wnosimy potencjalnych klientów, czyli tak naprawdę dajemy szansę tej spółce urosnąć. No i jak mamy jeszcze na starcie za to bardzo dużo zapłacić, no to często jest to powód, dla którego od stołu odchodzimy. Więc tak, tak wprost odpowiadając na pytanie, no nie, nie ma dzisiaj faktycznie spółek takich dużych, które, o których to akwizycji poinformujemy Państwa wkrótce, natomiast no nieustannie poszukujemy, naprawdę przytrzebiliśmy ten rynek bardzo dokładnie. Wracamy do tych samych spółek, z którymi już rozmawialiśmy rok, dwa, pięć lat temu, po to, żeby zapytać, czy coś się nie zmieniło, czy no bo, bo ileś było spółek takich, że się nie, nie dogadaliśmy z, z różnych powodów, i, a, a to są dalej spółki bardzo dobre, i, i, i czasem do nich wracamy, więc nie ustajemy, mamy nadzieję na, na ciągłe powiększanie tej naszej grupy, również właśnie w tym aspekcie akwizycyjnym. Dziękuję bardzo Marek. Czy grupa SECO od 2019 znacznie zwiększyła zespół sprzedażowy? Czy można wiedzieć, jaki w przybliżeniu procent wszystkich nowych umów z tego roku jest z klientami, którzy już wcześniej z grupą Maseko... Współpracowali. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, znacząco nie zwiększaliśmy zespół sprzedażowy. Nasze zespoły sprzedażowe są połączone z poszczególnymi pionami, produktami i działami biznesowymi, także nie mamy jednego wspólnego zespołu sprzedażowego, natomiast realizujemy to w poszczególnych projektach i nie było czegoś takiego, żebyśmy zwiększali znacząco te zespoły. Po prostu jeżeli rozwijamy, to rozwijamy całe piony czy całe spółki, nie tylko zwiększając nakład na samą sprzedaż. Jeżeli chodzi o jaki procent wszystkich nowych umów z tego roku jest zawarta z klientami, którzy wcześniej współpracowali z grupą, ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. To jest pytanie dosyć, dosyć ciężkie dla, dla nas do odpowiedzi, w szczególności, gdy, jeżeli się patrzymy na spółkę matkę, to jest jedna rzecz. My z wieloma klientami współpracujemy od wielu, wielu lat, z niektórymi od samego początku, czyli od 30 lat. I ta współpraca jest czasami w jakimś mniejszym zakresie. Na przykład w tym roku podpisaliśmy dużą umowę z bankiem, z którym współpracowaliśmy może nie w dużym zakresie, ale w mniejszych projektach. A w tym roku realizujemy znacznie większy projekt, i to mogłoby być zaliczone do tej, do tej grupy. A dodatkowo podział u nas na klientów właśnie taki bank versus klient, który od nas zakupił nawet 10% podpisów elektronicznych, to jest dla nas tak samo klient, także do tego trzeba by było zrobić większą analizę i, i większą analitykę, która by nam na takie pytanie pozwoliło precyzyjnie od, odpowiedzieć. Kolejne pytanie, akwizycja 11 podmiotów w pierwszym półroczu 2021. Ile przejęte podmioty generują łącznie przychodów oraz EBIT? W 2020 roku w podziale na podmioty przejęte przez Formula Systems oraz ASE, ASECO PST. Przekażę to dla, dla, dla Karoliny. Podejrzewam, że odpowiedź znowu na to pytanie tak w tej chwili byłaby trudna. Pytanie zostało zadane przez Konrada, także myślę, że możemy. A, maszydź, no to przepraszam, oddaję dla Karoliny służby finansowe działają i śledzą pytania na bieżąco. Rzeczywiście to jest tak, że, że akwizycje w grupie Formula są przyczyną wzrostu w dużym odsetku. 50% wzrostu przychodów w segmencie Formula to jest wzrost akwizycyjny. W liczbach to jest ponad 350 milionów. Natomiast na poziomie Ebitu to jest jeszcze większy udział. Znaczy za akwizycje odpowiadają za 80% wzrostu Ebitu w tej grupie. I to jest poziom w okolicach 40 milionów złotych. Jeśli chodzi o ASE, to wzrosty akwizycyjne to jest na poziomie top 10 milionów, natomiast na poziomie BITU to już jest takie, powiedziałem, 0+, I na poziomie ASECO PST. Przychody 5 milionów, natomiast EBIT znowu w okolicach 0, plus mniej, mniej niż milion. Bardzo dziękuję. Szybko dotarliśmy do tych informacji, także zdali, zdołaliśmy odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Tempo back, backlog w segmencie SECO-Poland plus 15% rok do roku. E, czy można poznać dynamikę w podziale na sektory public, korporacje i finanse, bankowość? My się nigdy nie, nie dzieliliśmy takimi danymi, tak też pozostanie. Ja mogę powiedzieć tak, mogę, mogę podać kolejność, jeśli chodzi o dynamikę. To będzie tak, przedsiębiorstwa, public bankowość, to jest, to jest kolejność kontrybucji do dynamiki. Natomiast jeśli chodzi o ten udział w wartościowych backlogu, to największy ma public, w drugiej kolejności jest bankowość, a na końcu przedsiębiorstwa. Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie, które dostaliśmy od państwa poprzez czat. Jeżeli państwo chcą jeszcze zadać pytanie, to zapraszamy. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Nie mamy również pytań z sali. W związku z tym będziemy już kończyć nasze spotkanie. Oczywiście jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek dodatkowe pytania, to nasze służby Ajar są do Państwa dyspozycji. My jesteśmy do Państwa również dyspozycji jako zarząd. W związku z tym, gdyby były jakiekolwiek pytania, to prosimy nam przesyłać. Dziękuję bardzo Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszamy na kolejne, na wyniki za, po, po trzecim kwartale i do zobaczenia. Dziękujemy.